Zespół KS Murowana Goślina jest zdecydowanym liderem drugiej ligi siatkarek, co potwierdził w sobotę w Kaliszu. Siatkarki MKS-u Kalisja tylko chwilami prowadziły równorzędną grę, przegrywając ostatecznie 0-3. W ekipie lidera rozgrywek zabrakło czołowej zawodniczki Beaty Strządały. Z kolei zespół z Kalisza musiał sobie radzić bez kontuzjowanej Pauliny Korcz, a także Kingi Woźniak, którą spotkała rodzinna tragedia. Z tego powodu zawody rozpoczęto od minuty ciszy, a miejscowe siatkarki solidarnie zagrały w strojach z przypiętymi czarnymi wstążkami. Kaliszanki w pierwszym secie zaskoczyły swoje rywalki, szybko wychodząc na prowadzenie 5-2. Doświadczone rywalki szybko dogoniły siatkarki z Kalisza, a później spokojnie i konsekwentnie powiększały przewagę. Ostatecznie pierwsza partia zakończyła się wysoką wygraną lidera drugiej ligi 25-13. W drugiej odsłonie podopieczne Marka Mierzwińskiego wykazywały pokaźną dozę koncentracji i szybko wyszły na prowadzenie. Dwoiła się i troiła zawodniczka Kalisji Dominika Tępka, ale to było zbyt mało na wymagające rywalki. Przyjezdne wykorzystywały liczne błędy gospodyń i po raz kolejny zwyciężyły do 13. W trzeciej partii trenerzy Jakub Stankiewicz i Daniel Przybylski dali możliwość zaprezentowania się zawodniczkom rezerwowym. Od pierwszych piłek na boisku przebywały Eliza Szczepaniak, Paulina Kokot, a później dołączyła do nich Magdalena Łęcka. Ten manewr okazał się owocny, bo przede wszystkim ta pierwsza zagrała bez żadnych kompleksów. Kalisja prowadziła początkowo 3-2 i 5-3. Przy stanie 12-13 gospodynie niepotrzebnie straciły 2 oczka z rzędu po błędach w ustawieniu. Ten moment partii okazał się decydujący dla jej dalszych losów, a drużyna z Murowanej Gośliny pewnie punktowała do samego końca. Kaliszanki zdobyły w tej odsłonie 17 małych punktów, a spotkanie zakończyło się pewnym zagraniem na siatce najbardziej doświadczonej na boisku Iryny Archangielskiej. Że początek był obiecujący, bo chyba 3 punkty przewagi w pierwszym secie, ale później posypało się, chyba za dużo błędów było. Tak, własne błędy decydowały o tym, że po prostu wyrównały stan pojedynku i później niestety już niepamiętności były troszeczkę za duże, żeby starać się chociażby walczyć z nimi o następne punkty. No właśnie, można było coś zmienić przed. Znaczy staraliśmy się z trenerem Przybylskim tutaj naprawdę robić zmiany i było motywować cały czas, przy takiej sile ataku niekiedy może to po prostu wybić siatkówkę z głowy. Na szczęście nie naszym dziewczynom, chcą walczyć, chcą grać tej lidze jak najlepiej. W trzecim secie na boisku pojawiły się Paulina Kokot i Eliza Szczepaniak. Chyba była dobra zmiana. Tak, pokazały się dziewczyny z bardzo dobrej strony. Są to nasze zmienniczki, ale tak jak powiedziałem, wchodzą na boisko, żeby po prostu poprawić grę. Myślę, że Eliza reprezentowała się bardzo dobrze. Będziemy myśleli o tym, żeby ją po prostu więcej wpuszczać na następnych meczach. Jakie oczekiwania da się na te 2 wyjazdowe teraz mecze? No tak, tak. Tutaj chcemy Bydgoszcz, która nie gra w tym roku tak rewelacyjnie, jak myśleliśmy z trenerem Przybylskim, że będzie grała, ale myślę, że chcielibyśmy urwać punkty, a może pokusić się nawet o zwycięstwo za 3 punkty. To wiadomo, że spotkały się 2 zespoły o innych celach. Ta Murowana Goślina chce awansować do pierwszej ligi i pod tym kątem zbudowana, my chcemy się utrzymać. Dlatego jest różnica, ale myślę, że jakaś tam walka była, wiadomo. Nie było może aż tak, jakbyśmy chciały, bo chciałyśmy wygrać. Może nie było tego widać aż tak, ale nie wiem co. Trochę siodłyśmy. Przestoje tak w naszej grze i wiadomo co. Błędy własne. Nie tak. Teraz 2 następne mecze na wyjeździe. Jakie oczekiwania? Na pewno z Bydgoszczą będziemy walczyć. Mecz w Kaliszu pokazał, że jesteśmy w stanie wygrać. Niewiele brakło. A z Chodzieżą spotkaliśmy się w tym sezonie 2-krotnie. Dlatego też było widać tutaj w Kaliszu, jak zagrałyśmy. To był nasz dopiero 2. mecz w sezonie. Teraz już jesteśmy bardziej zgrane, wiemy czego możemy się po sobie spodziewać, dlatego chcemy powalczyć o punkty. Nikogo nie lekko zauważamy, staramy się, mimo tego, że niektóre zwycięstwa przychodzą nam, uważam, trochę zbyt łatwo, nie jest to akurat do końca dobre dla mentalności naszych zawodniczych, zwłaszcza tych młodych. Natomiast my się nie napinamy, nie staramy się pobijać, nie wiadomo, jakichś rekordów, bo to nie o to chodzi, chcemy spokojnie po prostu zagrać rundę zasadniczą i w pełni zdrowia i
formę dojść do play-offów, później do, mam nadzieję, do turnieju finałowego. Tam szukamy takie, tam szukamy po prostu z tego. Właśnie jesteśmy na półmetku rundy zasadniczej, który zespoł najlepiej zaprezentował się w meczu właśnie z panem zespołem. Możemy powiedzieć, że tydzień temu rozgraliśmy chyba taki najbardziej wyrównany pojedynek, chociaż no, prawda jest no, taka, że po prostu wygraliśmy bardzo nierówno w tym meczu i robiliśmy zbyt. Po prostu jak na nas, to graliśmy słabo. Przeciwnik trochę wykorzystał. Tutaj w zasadzie no, rzadko nam się zdarza, żeby przeciwnik wyszedł powyżej 20 punktów. Tam mieliśmy dwa takie sety. No i na odsłonie z drużyną z Polic też mieliśmy dużo kłopotów. No jest tam ambitna młodzież, także tutaj nikt nam na pewno nie będzie odpuszczał. Wszyscy ryzykują, grają na pewnym ryzyku. Sobie mogą sobie na to pozwolić. Jeżeli drużyna nie jest stawiana w rodzicowym, to może fajnie ryzykować i nie dłaścić za tym ryzyko sytuacji. W składzie dzisiaj zagra chyba też Szondały, jakieś kontuzje? Nie. Wydaje mi się, że po prostu źle spała i miała problemy z kręgami szyjnymi, tak zwany zastrzał, więc myślę, że to jest tam kwestia 2-3 dni, żeby doszło do normalnej dyspozycji. Nie chciałem jej przeciążać, nie było takiej potrzeby. Owszem, rozgrzewała się, była gotowa do wejścia na blisko, ale mecz się układał po naszym myśli, więc nie było sensu, żeby szafować się z nią.